Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się eksploracją opuszczonego domu. Można rzec, że takiego małego gospodarstwa. Jak widzimy, stodoła już się wali. W środku zalega tylko siano i słoma. Dlatego nie wchodzę do środka, ale wchodzimy tam. Zapraszam do oglądania. I zaczynamy. Jak widzicie, wejście do środka nie było trudne. Wybite szyby. Zobaczmy, jak prezentuje się środek. A tutaj kuchnia była. Mamy kolejne drzwi, ale zastawione taką szafą. Tutaj jakieś szafki, lodówka. Tutaj mamy takie półki. Widać, że miejsce już szabrowane, wszystkie półki pootwierane. Tu mamy jakieś przyprawy. I resztki kawy. Mamy jakiś dokument, protokół, sprawdzanie instalacji gazowej. To jest 91 rok. Niestety będę musiał zasłonić, bo jest tutaj adres naszego właściciela domu. Tutaj cukierniczka. Półki już opróżnione. Jeszcze tutaj mamy taki zlewik i kucheneczkę gazową. Przejdźmy z tej kuchni dalej. Tutaj mamy chyba salon. Na lewo kolejne pomieszczenie. Ale tutaj widzę, że tu wandale zniszczyły już dość dobrze ten dom. Jakaś melina tutaj była chyba. Tu mamy chyba piecyk. I taki kredens. Jak widzicie, zalegają tu same butelki po piwie i po wódce. Tutaj ten barek mamy zamknięty. No i szafa. Szafa już pusta. Jakieś tam ciuchy leżą w woreczku. Tutaj kolejny barek. Mamy jakąś porcelanę. Nie wiem, z jakiego kraju to jest. Wow. Na ścianie obraz taki. I różaniec wisi sobie na nim. Jakaś popielniczka, łóżko, wszystko zasłonięte. Mamy tutaj jeszcze książkę Zniszcz ten dziennik wszędzie. Kerry Smith. Nie wiem. Są jakieś gazety. Który to rok będzie? 98. Antena. Mamy kolejny pokój, jak widzimy, jakieś łóżka, na środku stolik, szafa, w której jeszcze mamy jakąś garderobę kobiecą, jakaś sukienka w kwiatki,
i taki płaszcz. Żelazko jeszcze. Widać, że miejsce jest uczęszczane przez wandali. Wyryte takie napisy na ścianie. Tutaj, tutaj. Światła raczej tu nie będzie. W tym pokoju to będzie wszystko. Mamy tutaj jeszcze dwa pomieszczenia, jak widzieliśmy. Tutaj mamy taki ganek. Dobra, no więc zapalam z powrotem latarkę i przechodzę do kolejnych pomieszczeń. Zamkniemy tylko ten salon. Tutaj mamy... Co tutaj mamy? Łazienka. Czuć taki zapach wilgoci w tym miejscu. Tu mamy jakiś boiler. Grzania wody, umywaleczko oczywiście, łazienka. Zwróćcie uwagę, jaki kożuch tu leży. Waży on ze 3 kilo. Co tutaj jeszcze mamy? Są takie półeczki, tu chyba chłodziarka jakaś. Takie półeczki. Ogólnie dużo takich drobnych rzeczy. Trochę porcelany. Tu mamy taką grzałkę starodawną. Maga. A to zielone pomieszczonko to jest właśnie kibelek. Zobaczcie, jak fajnie zrobione. Tutaj jeszcze garczki, jakieś słoiki, kieliszek, taki ciekawy. To jest ciekawe, jeszcze nie wiem do czego to jest. Zeszyt dziecięcy, religijny chyba. Kościół jest wspólnotą. Tutaj filiżanka jest, porcelana Made in Poland, Włocławek. Dobra, idziemy dalej. Jakieś krzyże porysowane tu są. No a tutaj jakaś komórka chyba. Również jakieś półki. Sprawdźmy datę. 98 rok. Żywiec Zdrój. Są butelki po piwie, pilsner. A tu mamy olej Mixol. Widzicie, takie typowo komunistyczne opakowanie. Zobaczcie, tutaj mamy jakiś żyrandol. To wszystko jest miedź. Rozcieńczalnik. Też taki komunistyczny. Bankietowe, gazowane, wino owocowe. Nie, jakieś płytki. To nie wiem, co to jest. Być może kolejny rozcieńczalnik. Emulsja. No i takie gliniane naczynie. Jak widzicie, tutaj również jest wyjście na strych. Ja chyba tam wejdę.
Tutaj zbytnio już nie ma nic ciekawego. Jeszcze takie butelki po rozcieńczalniku. Cena jest zamazana już, tak samo jak rocznik. Patrzcie tu, kosa. Dobra, idziemy tam na strych. Jakieś ramy z okien porozrzucane, trochę ciuchów. Tam na górze mamy taką banię szerszeni. A to był chyba sąsiek do trzymania zboża. Zobaczmy jeszcze. O, patrzcie tutaj. Z tej bani szerszeni leżą takie. Widzimy, tu jest porozrzucane sporo włókna szklanego. Tam mamy kolejne homonta. O, zobaczcie. Jeszcze jakieś gumiaki. I sporo zalegających piór. Ale pewnie dlatego, bo tutaj trzymano gołębie. Taki gołębnik mamy. Myślę, że tutaj już więcej nie ma nic do pokazania w tym domu. Taki krótki odcineczek. Jak zawsze zapraszam na kolejne produkcje i na razie.